Czwartek, 20 czerwca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Krótka, ale bardzo intensywna. Wczorajsza nawałnica wyrządziła ogromne szkody w regionie. Mimo że doszło do niej wieczorem, dziś od rana strażacy mają ręce pełne roboty. W wielu miejscach nadal nie ma prądu. Jak sytuacja wygląda teraz, o tym Paweł Jędrusik. Chwile grozy były w centrum dializ w Pszczynie. Tam pod wpływem nawałnicy drzewo uderzyło w dach budynku. Na szczęście nie było żadnego pacjenta w tej małej sali, jak my to nazywamy. Nikomu się nic po prostu nie stało. No i zaraz zadzwonili po straż, przyjechała straż, zabezpieczyła dach, no i żeby po prostu nie padało nam do środka. Teraz pomieszczenie jest wyłączone z użytku, ale centrum dializ funkcjonuje normalnie. Jadąc przed południem przez Pszczynę, powalone drzewa można było minąć co kilkaset metrów. Na Pisłek, no to wygląda jak tragedia. Połamane drzewa, nie... Płoty, bezpieczeństwo było rozwalane. Dużo roboty jest. U nas na posesji, tam gdzie mieszkam, dwa drzewa zwaliło. Straż przyjechała, usunęli to. No, całe szczęście, że te drzewa nie poleciały na dach. Powalone drzewa to tylko niektóre ze skutków tej wyjątkowo silnej burzy. W samym powiecie pszczyńskim tylko do południa strażacy odnotowali około 50 uszkodzonych budynków. Były też sytuacje zagrażające życiu. Dość poważnie brzmiącą informację otrzymali dyżurni a propos zdarzenia, w którym mieli zostać uwięzieni ludzie w samochodach podczas jazdy przez teren leśny, gdzie te drzewa się waliły. No i tam zaszła potrzeba ewakuacji osób. Także trzy osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Ucierpiała nie tylko Pszczyna. Burza dała się także we znaki m.in. mieszkańcom powiatów rybnickiego czy raciborskiego. Do godziny 9 strażacy odnotowali już ponad 1400 zgłoszeń. Najwięcej interwencji prowadzili w powiecie pszczyńskim, wodzisławskim, mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim, rybnickim, raciborskim oraz cieszyńskim. Z powiatu rybnickiego do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wyszła prośba o pomoc. Pomoc w postaci wysłania 30 plandek, którymi można byłoby zabezpieczyć dachy uszkodzone na tym terenie. Najtrudniejsza sytuacja w związku z tą sytuacją pogodową była w gminie Lyski. Tam zostało uszkodzonych ponad 20 dachów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie skutków burzy i jak duże straty finansowe wyrządziła. Jego tragedia poruszyła całą Polskę. Marcin Mizia, funkcjonariusz służby więziennej w stopniu kaprala i piłkarz spółni Landek, został brutalnie skatowany przez trójkę 16-latków podczas Dni Sosnowca. Dramat rozegrał się 9 czerwca. Dziś w Jastrzębiu Zdroju odbył się jego pogrzeb. Pośmiertnie został awansowany na młodszego chorążego, Fatima Orlińska. Potrafił wstawić się za człowiekiem, którego nie znał i stanąć w jego obronie. Zapłacił za to najwyższą cenę. Mówił we wzruszających słowach, głosząc kazanie kapelan. Marcina Mizię pożegnały w czwartek setki osób, pośród nich najbliższa rodzina, narzeczona, przyjaciele, koledzy z boiska i funkcjonariusze służby więziennej. Podczas pochówku oddano salwę honorową. Za swoją postawę 28-latek został pośmiertnie awansowany na młodszego chorążego, co stanowi wymiar symboliczny. Pośmiertny awans to wyraz najwyższego szacunku dla zmarłego funkcjonariusza, uznania jego pracy i uhonorowania wkładu w służbę na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Jego tragiczna śmierć wstrząsnęła nie tylko nami tu obecnymi, ale całą Polską. W bestialski sposób zostało przerwane życie tego, kto był zawsze pomocny i uśmiechnięty. Potrafił wstawić się za człowiekiem, którego nie znał, i stanąć w jego obronie. I tym sposobem przerwać w jakiś sposób spiralę nienawiści. Zapłacił za to najwyższą cenę. Ale właśnie w tym stał się doskonały. Pożegnamy dziś człowieka, który kochał drugiego bardziej niż siebie. On ją wypełnił na naszych oczach. Nienawiść, bezprawie i grzech, ale też obojętność i brak zaangażowania mogą doprowadzić do tak wielkiej tragedii. Bestialskie czyny domagają się ukarania. One krzyczą o sprawiedliwość. Gdybym wiedziała, że to będzie ostatni raz, naprawdę złamałabym to serce. Próbując na całe szczęście, ale
ostatnich słowach do Marcina zwróciła się jego narzeczona. W 1919, 1920, 1921 to ważne dla Ślązaków daty. Dzięki heroicznej postawie uczestników powstań udało się przyłączyć część Górnego Śląska do Polski, by uczcić pamięć bohaterów. 20 czerwca został ustanowiony Narodowym Dniem Powstań Śląskich. Święto po raz pierwszy obchodzono 2 lata temu. Dzisiaj w Katowicach złożono kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich i odsłonięto pamiątkową tablicę. Magda Sincewicz. Gdyby nie oni, nie byłoby nas, wolnych nas. I choć minęło tyle lat, pamięć o nich wciąż jest żywa. Trwa w sercach naszych rodzin, zwłaszcza tych, gdzie dziadkowie i pradziadkowie byli uczestnikami tamtych zdarzeń. Narodowy Dzień Powstań Śląskich rzeczywiście jest to jedyne tylko śląskie święto, które jest świętowane na terenie całej Rzeczpospolitej. I to jest duże przywrócenie naszej trudnej historii, naszej trudnej pamięci, ale też dla nas, dla Ślązaków, możliwość przepracowania naszych własnych doświadczeń, które są różne, bo taka jest historia. Historia, o której nie można zapominać, a propagować, by pamięć o wydarzeniach z lat 1919, 1920 i 1921 zapisała się w ogólnonarodowej świadomości. Fantastyczna okoliczność, żeby przypominać znaczenie tamtych wydarzeń, rolę, jaką odegrali mieszkańcy Śląska, ich determinacji, by doprowadzić, by zrealizować to niezwykłe w istocie marzenie, jakim było, by Górny Śląsk znalazł się w granicach Rzeczypospolitej. To marzenie powstało jeszcze zanim Rzeczpospolita się odrodziła. To niezwykłe pokolenie, w większości bardzo młodych ludzi, zrealizowało ten sen. Dzięki temu świętu możemy dalej opowiadać tę piękną historię, zwłaszcza że w dziejach Polski niewiele takich chwil się zdarzało. Prezydent Katowic przedstawił dziś raport o stanie miasta za poprzedni rok. Sesja absolutoryjna daje też możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom. Jedna z nich dotyczyła głośnej uchwały Lex Burowiec. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jej niezgodność z prawem. Sprawa dotyczy przyszłości Welostrady Katowice-Sosnowiec. Karolina Komada. Prezydent Marcin Krupa jednogłośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium. Wcześniej podsumował swoje działania w zeszłym roku. Na zadania zawarte w tym raporcie należy popatrzeć nieco szerzej, w kontekście kilku lat. Tych, które już za nami, ale przede wszystkim tych, które przed nami. Ponieważ to, co się dzieje, dzieje się w okresie wieloletnim, a posiada wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest poprawa jakości życia katowiczanek i katowiczan. Prezydent w swoim raporcie przypomniał m.in. o metamorfozie ulicy Warszawskiej, nowych drogach rowerowych czy o zielonych inwestycjach w mieście. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że wszystko doskonale wyszło w roku 2023. Tak do końca oczywiście nie jest. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi, a ci, którzy robią bardzo dużo, często popełniają błędy, które są tylko i wyłącznie wyłupuklane na zewnątrz, a nie widzi się przez to szeregu wielkich, wspaniałych spraw, które zostały zrealizowane w przestrzeni określonego czasu, w tym przypadku roku 2023. I to o tych sprawach mówili mieszkańcy. Sesja absolutoryjna to szansa dla nich, aby aktywnie uczestniczyć w debacie. Choć były głosy uznania, pojawiły się też głosy krytyki. Poruszono m.in. temat uchwały w sprawie inwestycji Lex Developer na terenie dzielnicy Burowiec. Uchwała 1320 dotyczyła zgody na ewentualne postawienie osiedla na optymalnej trasie Welostrady. Nie będę o tym mówił dużo, ale 2 zdania muszę, ponieważ aż 10 radnych dzisiaj obecnych nie uczestniczyło w tamtych obradach, więc być może nie wiedzą lub nie pamiętają, że towarzyszyło temu ogromne napięcie. Władze miasta i radni rządzącej do niedawna Katowicami koalicji chcieli umożliwić prywatnemu inwestorowi zabudowę byłego terenu kolejowego na Burowcu. Miało się to odbyć wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 27 maja tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że uchwała w tej sprawie jest niezgodna z prawem. Brak uzasadnienia z podaniem motywów, dla których zupełnie zignorowano głosy urbanistów i setek mieszkańców, brak drogi dojścia zgodnej z ustawą do szkoły i brak drogi dojścia do terenu rekreacji zgodnej
z ustawą. Wszystkie te trzy argumenty sąd uznał, a wystarczyłby chociaż uznanie jednego z nich do tego, aby ta uchwała została uznana za wydaną niezgodnie z prawem. Głos zabrało także trzech innych mieszkańców. Ich uwagi dotyczyły m.in. kwestii dotyczących mieszkalnictwa, polityki senioralnej czy perspektyw młodych mieszkańców miasta. 19. edycja regionalnego konkursu dziennikarskiego Silesia Press rozstrzygnięta. W konkursie nagradzane są najlepsze opublikowane w ubiegłym roku materiały poruszające problematykę społeczno-kulturalną, gospodarczą czy ważnych spraw lokalnych. Uroczysta gala odbyła się w katowickim hotelu Monopol. Jednym z wyróżnionych jest nasz redakcyjny kolega Paweł Jędrusik i jego reportaż Wrócić. Magda Sincewicz. 66 nadesłanych prac i wielu nagrodzonych. Tych, którzy mówią, piszą i pokazują. Tegoroczne nagrody w konkursie Silesia Press wręczone. Materiały poruszały m.in. ważne sprawy lokalne, jak reportaż Pawła Jędrusika. Bardzo się cieszę, że możemy w taki sposób opowiadać historię mieszkańcom województwa śląskiego. Dłuższa forma to oczywiście większe wyzwania, ale co za tym idzie, jest to spora przyjemność, jeśli chodzi o realizowanie materiału, no bo trzeba przyznać, że zawód dziennikarza wiąże się z tym, że trzeba poczuć to powołanie i czuć się w tym dobrze, musi to sprawiać przyjemność. Reportaż, który przygotowałem, opowiada historię o osobach, które opuszczają mury zakładu karnego i to, w jaki sposób muszą radzić sobie z trudami życia codziennego, w jaki sposób mogą wrócić do tej normalności, a w tym pomaga im Fundacja Pomost z Zabrza. Jest mnóstwo wyzwań, mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia i najważniejsze w tym jest to, że jeżeli my tego nie zrobimy, znaczy media tutaj nie opowiedzą naszych historii, to mamy bardzo małe szanse, że ktoś to zrobi za nas. Więc z tym wyzwaniem mam nadzieję, że też wszyscy dziennikarze zmierzą się w przyszłorocznej edycji Silesia Press. Nasi dziennikarze na bardzo wysokim poziomie robią swoje materiały i jest to dzisiaj wspaniały dzień, bo zostali docenieni. Nasz Paweł Jędrusik, dziennikarz, który zrealizował swój projekt w ramach programu Magazyn Reporterów Jest Temat. Cieszę się, że to zostało docenione. Faktycznie pokazuje, jak ważne miejsce właśnie telewizja Silesia tutaj zajmuje na Śląsku. Staramy się pokazywać w telewizji TVS ważne sprawy, staramy się być pomocni dla mieszkańców. No i dzisiejsze wyróżnienie, za co bardzo dziękujemy, jest budujące i mówiące o tym, że te tematy, które pokazujemy, są dla naszego regionu bardzo ważne. Pierwsze miejsce zdobyła Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice za materiał Jestem wojną. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.